I jak ja teraz to zrobię? Muszę podzielić moją pizzę na 6000 kawałków. Dziękuję wam bardzo za wszystkie łapki w górę. Każda osoba, która zostawi łapkę w górę, również będzie mogła otrzymać swój wirtualny kawałek pizzy. Nie wiem, jak mi się to uda. Spróbuję podzielić na tyle kawałków, ile się da. Pizza News Network, rozpoczynamy drugi odcinek Good Pizza, Great Pizza. Czy wiadomości poświęcone pizzy są słuszne? Odpowiedzi naszych widzów są niezwykłe. Z innych źródeł, nasze festiwalowe dodatków... Festiwale dodatków już się zaczynają. Przez cały miesiąc będziemy świętować smaki pizzy. Od naszego sponsora, krzesła Claire, zapewniają najlepsze krzesła od 2004 roku. Muszę koniecznie sprawdzić, jak można swoje krzesło do swojej pizzerii wsadzić. W wiadomościach z rynku Łodyg, ceny rzepy zmagają się z zimnym frontem, ale pomidory są czerwone z gorąca. Co? Ceny rzepy, ej, to śmiesznie, bo to w sumie chyba lekkie nawiązanie do Animal Crossing. Szefowie kuchni na całym świecie przygotowują się na tygodniowy festiwal Pomodoro. Nagły popyt na sos do pizzy sprawia, że ludzie płacą nawet 25% więcej za te aromatyczne owoce. To wszystko na dzisiaj. Good Pizza, Great Pizza. A ja was witam, tak jak powiedziałem wcześniej, w moim kolejnym odcinku z mojej wspaniałej Italiano Pizzeria. I odwiedzamy ogród w pierwszej kolejności oczywiście. Zobaczmy, co my tu mamy w ogóle. Czy ja mam jakiekolwiek nasiona? Baguagiano. Słuchajcie, baguagiano. Już w ostatnim odcinku mówiłem, że trzeba to baguagiano kolejnie koniecznie tutaj przygotować. Dam sobie nawozu. Do 10 minut mi to skróciło. Okej, okay. Nie sądzę, żeby dzisiaj udało mi się to zebrać, ale kto wie, może coś będzie. I mamy w tym tygodniu festiwal Pomodoro. Przygotuj się do podania kilku dań z tymi ulubionymi smakowitymi owocami, tak? Z jakimś przeczytaniem. Przez cały tydzień pizzę z czerwonym sosem sprzedają się za dodatkowe 25%. No to prawie wszystkie pizze, nie? Bo chyba prawie wszystkie są z sosem pomidorowym. Okej, wracamy do pizzerii i rozpoczynamy. Dziękuję wam za wszystkie rady, za wszystkie pomysły, za miłe komentarze i w ogóle. A więc to jest ta pizzeria, o której ciągle gada mój brat. Czy dobrze słyszałem, że dodajecie pesto do pizzy? Tak! Jasne, rozumiem, ale chyba możemy się zgodzić, że to sos pomidorowy naprawdę pasuje do pizzy, prawda? No tak! Oho, wiedziałem. Nawet kucharz taki jak ty nie zaprzeczy, że sos pomidorowy jest najlepszy. Mój brat nie wie, o czym mówi, a ja to udowodnię. Dobra, to mamy w takim razie ziomeczka. Mamy jakieś osiągnięcia. O, szczęśliwy klient, możemy odebrać sobie od razu. Tak, ja wiedziałem, że tutaj mam klikać. Słuchajcie, na końcu odcinka tego się dowiedziałem. Zarób $50 z napiwków. O, i będę mógł... To jest, aha, to jest zadanie do zaakceptowania, fajnie wiedzieć. Świetnie, dobra. Mamy tutaj historię ogólnie, właśnie, a propos historii, zobaczcie, że mamy dwóch braci. Jeden to był ten, który ostatnio przyszedł po pesto, a dzisiaj robimy z pomidoro. Cześć, mogę cię prosić o przysługę, chcę zamówić pizzę pepperoni, ale nie chcę dalej sera. No dobra, zobaczymy w takim razie, co z tego wyjdzie. Okej, okay, rzucamy tutaj pizzę, robimy z sosem pomidorowym, bo nie powiedział, że nie chce sosu pomidorowego i lecimy z pepperoni. I teraz, słuchajcie, dużo ogólnie było komentarzy odnośnie tego, że chyba da się robić drugą pizzę jednocześnie, jak tą wrzucam tutaj, czyli mogę już położyć sobie tutaj kolejny placek, już sobie go pomaziać sosem na przykład. Położyć już ser, nie wiem, czy to będzie akurat tak przydatne. A, i pisaliście mi też, że nie dawaj aż tyle tych składników, bo dajesz za dużo składników. I słuchajcie, teraz muszę podzielić na tyle kawałków tą pizzę. W sumie to podzielę ją na tyle kawałków, bo na więcej to będzie ciężko. Ale dobra, następnym razem, słuchajcie, podzielę na tyle, na ile będzie łapek w górę pod odcinkiem. Nie spodziewałem się niczego dobrego, miła niespodzianka. No dobrze, wspaniale, także mamy jednego gotowego i $2 z napiwków, perfekt. Ten głos totalnie do ciebie nie pasuje, dziewczyno, ale dobra. Chcesz usłyszeć żart na temat pizzy? Pewnie. Nie, to jest zbyt tandetne. Poproszę pizzę z serem. Idealnie, słuchajcie, pizza z serem gotowa. Przygotuję już sobie kolejny placek, posmaruję go sosem. Perfekto. A ta pizza już będzie za chwilkę gotowa. W ogóle tutaj nie wiem, jak to działa. Teraz mi zwolnił ten piekarnik? Czy to po użyciu oleju on tak zwalnia nagle, czy o co tutaj chodzi? Dobra, kroimy szybciutko na... 6. Tak, tak, tak! Idealnie, słuchajcie, dwa kolejne dolarki, $50 dzisiaj do zarobienia, także trzeba ruszyć do boju. Czy masz te kiełbaski? Przepraszam. Co, nie masz tych kiełbaski? Nie mam tych kiełbaski, niestety, jeszcze nie. Muszę zarobić trochę kasy i dopiero wtedy będę mógł. Proszę, jestem bardzo głodny. Ale musi mi pan zapłacić. Jasne, okej, okay, dobra, no to zrobimy w takim razie... No to... Słuchajcie, no niestety, ja muszę też zarabiać, bo ja nie mogę zbankrutować. Teraz, gdy masz pesto, mogę wreszcie dostać prawdziwą włoską pizzę, zieloną, białą i czerwoną. Zielona, biała i czerwona. Z pesto, z serem i z pepperoni. Spróbujmy. Nie wiem, czy to na pewno się uda. Weźmy sobie już kolejny placek. Słuchajcie, dajmy tutaj pesto. Dajmy o, a może chodzi o pieczarkę. Tak, tak, to chyba będzie chodziło o pieczarkę, ale dam mu też ser. Dam mu ser. W sumie nie robiłem jeszcze tak, żeby były... Ej, wiecie co? Dobra, spróbujmy z serem bez pieczarki. Pizza pokrojona, wrzucamy i zobaczmy, czy trafiłem. Proszę.
Och, prawie idealna, fantastyczna. Dostałem napiwek, więc chyba tak, chyba rzeczywiście, słuchajcie, ta typowo włoska pizza mi wyszła. Dziś wieczorem na miasto idę z serem, nie krój mojej pizzy, włóż ją do pieca dwa razy. Oj, nie zdążyłem, kurde, no. Niestety, zobaczmy, czy zbankrutuję dzisiaj, bo widzę, że mam chyba trochę za mało kasy. Słuchajcie, tylko 5 dolorków dzisiaj zyskałem, to jest naprawdę słabo. Jeśli klient nie powie, ile dokładnie chce kawałków, zawsze krój na 6. Bardzo dobrze. Ta kiełbasa kosztuje 20 dolarów. Boję się ją kupić dzisiaj. Słuchajcie, następnego dnia może jak zarobię chociaż troszkę kasy, to wtedy będę wydawać te pieniążki. Ale zobaczmy, co mogę jeszcze z ulepszeń kupić. Plakat pizzowy kot! To jest to, co ja chcę mieć w swojej wspaniałej pizzerii, także idealnie, dobra, kasa wydana. I czekajcie, teraz czy ja muszę go jakoś aktywować, bo mi się wydaje, że było coś takiego, że trzeba było chyba aktywować te rzeczy, które się kupuje. A może nie, może on już będzie dostawa, aha, czyli dostanę go następnego dnia, super. Pizza News Network. Tylko u nas młody kucharz walczy z potworem żywieniowym, używając gum, kulek i kilku skrzyń w kształcie cegły. I to tyle. Okej. Dobra, zajrzyjmy do ogrodu. Tutaj jeszcze 3 minuty. Na razie nie mogę nic z tym zrobić. Wracamy do pizzerii i lecimy do boju. Słuchajcie, bo dzisiaj trzeba zrobić 50 dolarów z napiwków. Mam dla ciebie przesyłkę, ale potrzebuję podpisu. Proszę bardzo. Idealnie. Słuchajcie, mamy naszego Nyan Kata. Pizza Kata, czy czegokolwiek innego. O nie. Wciąż sprzedajesz tutaj pizzę? Prawdopodobnie nie potrwa to długo. Jutro jest starona, będzie pizzy na pół na pół. Pół na pół. Ale dla ciebie oznacza to nieudaną jedną całość. Ha, ha, ha. Alicante, uciekaj do swojej pizzerii. A ja robię dalej. Mój głupiutki brat myśli, że pesto smakuje dobrze na pizzy, co nie oznacza, że inni myślą tak samo. Mam pomysł, chcesz go usłyszeć? No pewnie. No to liczył pizze, które sprzedajesz przez następne 3 dni. Jeśli większość z nich będzie z sosem marinara, zamiast z tym cuchnącym pesto, to wygram. Do biegu, gotowi, start! No dobra, zobaczmy. Zobaczymy, co, może coś dostanę w zamian za to. Zobaczmy tutaj historię jeszcze, okej? Okay. Czerwony bliźniak rzucił ci wyzwanie. Dobra, to spróbujmy to wyzwanie w takim razie zrobić. Chcę pizzę tylko z sosem. W sumie możesz położyć peperoni, ale na jednej połowie. Mogę dostać dobrze wypieczoną. Okej. Okay. W takim razie spróbujmy zrobić tak, żeby dwa razy wrzucić ją do tego. Zróbmy z sosem. Dajmy peperoni tylko na jednej połowie. I ona, jeśli chce dobrze wypieczoną, to możemy spróbować rzeczywiście zrobić tak, że dwa razy ją do tego samego pieca wrzucę. I już przygotuję sobie następną pizzę. Okej. Okay. No i to jest właśnie to, słuchajcie, że uciekają mi dolarki, jak tylko smaruję cokolwiek tutaj. Zobaczmy, nie przekładałem jeszcze z prawej na lewo. Zobaczmy, jak to zadziała. O, zobaczcie, brązowa się zrobiła, taka lepsza troszkę. No taką to ja bym chętnie sam zjadł. To mi się wydaje, że będzie dużo, dużo lepsze smakowo. Zobaczmy w takim razie, czy będzie jej smakowało. I zobaczmy, czy taka niewielka ilość... Jak śmiesz robić tak doskonałą pizzę? Uff, już się przestraszyłem. Dobra, zastanawiam się właśnie, czy taka mniejsza ilość składników też wystarcza. Cześć, potrzebuję połowę pizzy z serem, połowę z salami. Okej, okay, nie ma problemu, to jest chyba salami, nie? W takim razie, zróbmy tak, na połowie ser, a na drugiej zróbmy tylko salami. Bo w sumie nie było powiedziane, że tam ma być też to, nie? Czy coś. Dobra, i przygotujmy kolejny placek ekspresem. Siup, perfekto. Popracuj nad tym. O, może jednak powinien być ser na tej drugiej połowie również. Poproszę te kiełbaski, masz je? No nie mam, no. Co? Nie masz tych kiełbaski? Dalej nie mam tych kiełbaski. Proszę, słuchajcie mi, nie przeszkadzać tutaj w pracy. Czy jest możliwe, żeby nie było sera na połowie mojej pizzy, pepperoni? Oj, przekrój ją na pół. Okej, okay, proszę bardzo. Nie ma problemu. No, bo nie było sera na połowie twojej pizzy, pepperoni. Czyli chcesz zrobić tak, żeby było pepperoni na całej pizzy. I chcesz, żeby ser był tylko na połowie tej pizzy. Czekajcie, jakoś dziwnie to zrobiłem. Zróbmy tak. Perfekcyjnie. Chyba będzie spoko. I już kolejny placek. Wydaje mi się, że jeszcze dzisiaj mam czas na to, żeby zrobić kolejny. I zaraz. On chciał tylko na pół. O nie, dobra, już pokroję tak. Może nie będzie nic złego w tym, że pokroiłem na odrobinę więcej kawałków. Szybko. Polecę tę pizzę znajomemu. Perfekcyjnie. Bez sosu na mojej pizzy z serem. Nie krój mojej pizzy, okej. Okay. Dobra. Bez sosu... O nie! Co ja zrobiłem najlepszego? Dobra, bez sosu na pizzy z serem. Ekspresem, ser? Co? Halo, tu, szybko. I oto ostatnie zamówienie dzisiaj. Zobaczmy, czy to ogólnie jest dobrze zrobione. I zobaczmy, czy udało się zarobić odrobinę więcej. Nie spodziewałem się niczego dobrego. Miła niespodzianka. Ej, no to jest bardzo słaba opinia w takim razie o mojej pizzerii. I dzień 6.
Zarobiłem ci 15, 16, no idealnie. Włóż pizzę dwa razy do pieca, było dobrze wypieczone. No to już wiem, to już zauważyłem. Dobra, $20 kosztuje kiełbaska i myślę, że tą kiełbaskę kupimy, bo w końcu będą te kiełbaski, no. I okej, kładziemy je tak samo jak peperoni i tak samo jak pieczarki. I naprawa pieca! To dlatego on zwolnił. O kurde, dobra, niepotrzebnie kupiłem te kiełbaski. Dobra, muszę nazbierać szybko kasę. Jeszcze raz powiedz dobra, zio, bo za mało dobra było w tym zdaniu. Pizza News Network! Dzisiaj jest dzień połowy. Spodziewa się zamknięcia innych sklepów, w których nie przygotowują pizzy pół na pół. Z innych źródeł wzrasta bezdomność, ponieważ wiele osób sprzedaje swoje rzeczy i poświęca swoje życie pizzy. To trochę przerażające. I gość ma aż namiot z pizzy. To jest w ogóle przerażające. Od naszego sponsora Alicante Spizzeria gwarantujemy dostawę w ciągu 30 minut lub wcale. Co? To wszystko na dzisiaj. Good pizza, great pizza. Podlane bakłagiano, nawiezione bakłagiano, wracamy do pizzerii i zaczynamy dzień kolejny. Dzisiaj pół na pół będzie, jak rozumiem. Nie mam pieniędzy, ale dam ci specjalny prezent w zamian za pizzę. Przykro mi, nie. Tym razem nie, bo potrzebuję więcej kasy. Muszę naprawić piec koniecznie. Czy mogę trochę czarek na mojej pizzy? Nie kryj mojej pizzy. Nie ma problemu. Możemy naładować tutaj czarek, czyli zróbmy standardową pizzę z serem. Okej, okay. I pieczarkami. I mam już kiełbaski, zobaczcie, w tym momencie będzie można, jak przyjdzie i ktoś poprosi o kiełbaski, to będę mógł powiedzieć, że już mam te kiełbaski. Hurra! Koniecznie muszę kupić przyspieszenie pieca dzisiaj, a po tym dniu koniecznie muszę go naprawić, bo już zobaczcie, że miałem połowę prędkości. To jest zdecydowanie za nisko. Muszę się tym zająć. I głupio zrobiłem, że najpierw kupiłem te kiełbaski, a nie naprawiłem swojego pieca do pizzy. Dobra. Kiełbasa! Okej! Okay. Mam dzisiaj kiełbasę, proszę państwa, mam dzisiaj kiełbasę idealnie. Także jedziemy z kiełbasą. Nic więcej nie trzeba było mówić. Słuchajcie, ja wszystko wiem. Proszę bardzo, kiełbasa. O kurde, dobra, muszę najpierw poukładać te środkowe, żeby mieć punkt odniesienia. Proszę bardzo. Słuchajcie, kiełbasa. Weźmy sobie placek kolejny, przygotujmy. Jedziemy do boju. Okej, mam nadzieję, że szybko mi się nie skończy ten boost i że uda mi się chociaż kilka pizz, żeby nadrobić te pieniążki, które straciłem. Nie wiem, co powiedzieć, fantastyczna pizza! I mamy nowy przepis z kiełbasą, super. Dzisiaj dzień pół na pół, więc będzie mnóstwo szalonych przepisów, tak jak widzicie przed chwilą, pół peperoni, pół kiełbasa bez sera. Także, ale to musi być dziwnie to musi smakować, ja nie lubię aż tak bardzo mięsnych pizz. I gotowe! Jak śmiesz robić tak doskonałą pizzę? Pieczarki z kiełbaskami idą na imprezę, ser nie jest zaproszony, nie krój mojej pizzy. Dobrze. I zobaczymy teraz, bo pisaliście mi, że nawet jak ktoś powie, że nie krój pizzy, to i tak pokrój pizzę. Kiełbaski idą na... Czekajcie, pieczarki z kiełbaskami idą na imprezę, okej. Okay. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. I teraz w te same miejsca pieczarki. A czy on nie powiedział nie krój? O nie, on powiedział nie krój! Polecę debicę znajomemu. Dobrze, to tyle dobrze, że w takim razie nie popełniłem błędu. Zobaczmy. Cześć, kiełbasa. Nie ma problemu. Standardowa pizza z kiełbasą. Ciup. Trochę sera. Muszę tak nie za dużo tego sera dawać, bo rzeczywiście płynę cały czas na tych składnikach. Okej, okay, kiełbasa. I raz. I już mój piekarnik w tym momencie zwolnił. Dobra, przynajmniej trochę nadrobiłem czasowo. Mam nadzieję, że nie zjedzą mnie koszty za składniki i że uda mi się tą naprawę zrobić. No i fajnie zostawić sobie ten bufor na następny dzień, żebyśmy mieli troszkę dolarów, żeby nie... no, jakby nie zbankrutować, bo to byłoby bardzo niebezpieczne, gdyby na przykład coś mi się zepsuło w trakcie, albo za mało klientów by przyszło. Tak, tak, tak! Super. A teraz prawdziwa polska pizza, czyli pizza ze wszystkim, co było w menu. Okej, okay. Wydaje mi się, że to już będzie ostatnia, że raczej nie zdążę kolejnej, zwłaszcza, że mój piec nie zasuwa za szybko, już mam 8.45. I proszę bardzo. Świetnie, świetnie! $67, dobra, zobaczmy ile na składniki poszło. Wydaje mi się, że kiełbasa może być droga i że troszkę kasy też zmarnują mi składniki. 44 za... Zrobiłem 47 baksów! Czajcie to? Z napiwków ile kasy wlazło dzisiaj? Ej, idealnie, super! Naprawdę, dobra, idealna ilość dodatków na pizzę wynosi 18, no tak, i za każdym razem staram się tyle zrobić. Dobra, no to dzisiaj mogę nabrać piec bez większych zmartwień i lecimy z następnym dniem. Pizza News Network! Podczas gdy nasz zespół gromadzi najnowsze informacje na temat wszystkich informacji, które dotyczą świata pizzy, posłuchajmy naszych sponsorów. Co?
A, czyli nie było sponsoru. Idealnie, dobrze, czyli nie za bardzo był sponsoring. Mówię, cały czas się zastanawiam, czy nie ma takiej możliwości, żebym ja mógł zasponsorować sobie na przykład reklamę w tym. Zobaczymy. Osiągnięcia mamy. Ukończ 7 dzień gry. Także jest całkiem nieźle. Odblokuj 5 dodatków. Szczęśliwych klientów 5. Okej, trzeba dwa dodatki kupić jeszcze do tego, spoko. Jak leci pieczarki i kiełbasa dla mnie? Okej, pieczarki i kiełbasa, bardzo, bardzo proste. Możesz włożyć w to więcej pracy. Co? No przecież zrobiłem taką piękną, ładną pizzę. No trudno. Chcę zamówić połowę peperoni i połowę z kiełbasą, ale cała bez sera. Bardzo proszę. To będzie bardzo, bardzo proste. Połowa z peperoni, połowa z kiełbasą. I wiecie co, powiem szczerze, że wygląda na to, że na razie mam więcej pizzy z pomidorami zrobionych, więc na pewno wygram wyzwanie braci. 10 na 10! Tak, i zrobiłem właśnie w tym momencie achievement z tymi 50 na 50. Super. Potrzebne mi są dwie pizze peperoni, ale jedna z pieczarkami. Dwie pizze naraz, co? Dwie pizze peperoni, słuchajcie, tego jeszcze nie było. Okej, jedna z pieczarkami. Szybko muszę się postarać to jak najszybciej wyprodukować. A w sumie to wiecie co, najpierw lepiej byłoby zrobić jedną, wrzucić ją do pieca i dopiero potem robić drugą. Okej, raz, dwa. To już wrzucamy i dopiero teraz zacznę rozkładać, żeby wykorzystać czas na maksa. Myślę, że to będzie całkiem spoko, zwłaszcza, że mój pies też teraz jedzie już całkiem niezłą prędkością. Dobra, gotowa, krojenie ekspresowe. Wiem, że krzywo, nieważne. Okej, jedna jest przygotowana. I druga jest przygotowana. Okej, chyba zoptymalizowałem całkiem dobrze czasowo. Tak mi się wydaje. Dwóch pizz jeszcze nie wydawałem, super. Nie możesz sprzedać pizzy, na której brakuje pieczarki. Co ja zrobiłem? Zapomniałem pieczarki! Kurde, no słuchajcie, zaabsorbowałem się tym, że były dwie pizze. Widziałem w telewizji kogoś robiącego pizzę z pieczarkami i kiełbaskami na sosie pesto. Wyglądało to bardzo dobrze. Okej, jedna pizza z pesto nie zaburzy mojego balansu pizzy z tymi. Co ona chciała jeszcze raz? Pieczarki i kiełbaski na sosie pesto. Okej, ta pizza nie wygląda nawet apetycznie, bym powiedział. W ogóle nie podoba mi się. Ta pizza to moje życie. Idealnie, to dobrze, bo ja bym nie zjadł. Odbierzmy w takim razie zadanie. Super. Czy ja mogę kolejne zadanie wziąć? Nie, więcej wyzwań wkrótce. Jestem tutaj wyłącznie w sprawach biznesowych. Czy mogę zamówić pizzę pepperoni? Oczywiście. Chyba, że jest coś więcej w tej pizzy pepperoni, o czym nie wiem na przykład, co chciałeś. Bo wtedy też może być problem delikatny, ale mam nadzieję, że nie będzie. Proszę, panie biznesmenie. Interesujące. Dokładnie interesujące, bo interesy, wiecie. Potrzebuję pizzy bez niczego. Tak? Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chociaż nie, myślę, że to miała być margherita, ale dobra, zobaczymy. Masz, panie placek. Jeśli wygram na loterii, zatrudnię cię jako mojego osobistego szefa kuchni. Super! Perfekcyjnie, to miała być pizza bez niczego właśnie. Jedna pizza z serem, zwykła, prosta. Okej, czyli bez niczego więcej. Szybko trzeba zdążyć. Ekspresik. Dobra, wydaje mi się, że takie obłożenie składnikami jest wystarczające dla klienta, że nie trzeba tutaj tak, wiecie, zamalowywać wszystkiego dokładnie. To nie jest kolorowanka, nie? Kciuk w górę! Perfekcyjnie! Słuchajcie, kończymy w ten oto sposób dzień 8, jeśli się nie mylę? Dzień 8 zakończony! Zarobek 116, napiwki 22, 50, 77 baksów! Ale mam dobre dni, słuchajcie! Dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka Good Pizza, Great Pizza! Jeśli wam się podobało, zostawcie obowiązkowo łapę w górę, subskrybujcie kanał, a za kilka dni kolejna pizza podzielona na tyle kawałków, ile było łapek w górę pod tym odcinkiem. Dzięki wielkie za oglądanie, poprzedni odcinek na ekranie końcowym, trzymajcie się, na razie i cześć!